Nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć człowieka, który dzisiaj przybiega do Jezusa i który zachowuje przykazania od swojej młodości. Chciałbym takiego człowieka zobaczyć. Czy on jest jakoś, nie wiem, ma uświęconą twarz, jakoś specjalnie, czy jest po prostu ultrazwyczajny, jak wielu ludzi, którzy zachowują przykazania od młodości. Wyobrażam sobie, że ludzie zachowujący przykazania, żyjący według Bożego dekalogu, są uśmiechnięci, promienni, a jemu nie wystarcza. To co jeszcze? Co jeszcze? Charakterystyczne, jak dla mnie, jest ten zapisek, że on przybiega do Jezusa. Nie, że czeka, o idzie Jezus, to się zapyta. On biegnie za Jezusem. Jak bardzo nie przypominam sobie siebie samego, kiedy mam jakieś kłopoty, jak często nie biegnę do Jezusa, tylko mówię, dobra, to tam zaczekam chwilę, będzie okazja na modlitwę albo co. Powinniśmy chyba latać za Jezusem co moment, żeby się zapytać. I jeszcze jest jedna rzecz. Jak Jezus spojrzał się na niego, że apostołowie napisali, że spojrzał z miłością? To co, zwyczajnie patrzył chłodno? Wydaje mi się, że nie. Ale dlaczego tak to podkreślone? Dlatego, że Jezus na każdego patrzy z miłością, ale chyba to troszkę taka kontra do tego, co zrobił potem ten człowiek. Że on tej miłości nie przyjął. Znaczy, no właśnie. Niby wszystko miał, spełniał przykazania, ale było coś takiego, co mu nie pozwalało postawić wszystko na Jezusa. Nie troszkę, nie przy okazji, ale wszystko. Co mnie trzyma przed pójściem za Jezusem? Co ciebie? Biegniemy.